Wspólna wieczerza 24 grudnia i paczki dla jej uczestników oraz mieszkających w Lesznie samotnych seniorów. W tym roku po raz kolejny zorganizowana zostanie Leszczyńska Wigilia dla osób bezdomnych i samotnych. Organizatorzy spodziewają się, że przy stołach zasiądzie około 150-170 osób. Wieczerza Serce z Opłatkiem składać się będzie z 12 potraw i zorganizowana zostanie w Miejskim Ośrodku Kultury. W organizację włączyły się cztery stowarzyszenia. Leszczyński Bank Żywności, Bumerang Leszczyński, Spółka Adbonum oraz spółdzielnia Socjalna Wita. Nieodceniona jest także pomoc sponsorów i ludzi dobrej woli, którzy wspierają inicjatywę nie tylko materialnie, ale także ofiarowując swój czas. Każdy, kto w Wigilię przyjdzie do moku i usiądzie przy wspólnym stole, otrzyma także paczkę. W sumie przygotowanych będzie ich 200 dla uczestników wieczerzy oraz dla tych, którzy przebywają w schronisku dla osób bezdomnych. Jak mówi Donata Majchszak popławska dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, po raz pierwszy w Wspólnie ze Stowarzyszeniem Bumerang Kleszczyński, przygotowanych zostanie 100 symbolicznych paczek z żywnością pozyskaną ze zbiórek w marketach. Trafią one do seniorów, którzy samotnie spędzają święta. Każdy kto zna taką osobę może przekazać o niej informację dzwoniąc pod numer 65 537 50 95. Dodatkowo za fundusze zebrane w ramach akcji Serce z Opłatkiem zostanie przygotowanych 50 paczek dla osób samotnych, które z powodu wieku czy stanu zdrowia nie mogą opuścić swoich domów. Paczki zorganizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, a świąteczne dania przygotuje restauracja Zielona Antresola. Wszystko po to, by, jak mówi Donata Majchszak Popławska, osobom, które żyją na ulicach oraz osobom, które są samotne w swoich domach, w tym szczególnym okresie dać namiastkę wspólnoty. Osoby, które chcą przyłączyć się do organizacji wigilii, darczyńcy i wolontariusze mogą kontaktować się ze schroniskiem dla osób bezdomnych telefonicznie pod numerami 65 537 50 95 i 697 610 159.